Wnętrza internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu zyskały nowy wygląd. Remont zdecydowanie podniósł standard całego budynku. W tarnobrzeskim internacie realizowane są trzy projekty. Termomodernizacja i wymiana centralnego ogrzewania, remont trzeciego piętra, który finansowany jest z pieniędzy miejskich, oraz remont parteru pierwszego i drugiego piętra z wymianą wszystkich instalacji. Projekt jest z takiego dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Na same wnętrza w tym momencie to jest kwota 244 tysięcy złotych, a dofinansowanie mamy 85%. Zgodnie z trzecim projektem wyremontowane zostały pomieszczenia na parterze i pokoje na pierwszym i drugim piętrze. Pojawiło się w nich całkiem nowe oświetlenie oraz aneksy kuchenne. Jak Państwo tutaj zauważyli, pokoiki są odnowione, mamy nowe podłogi, są to umywalki w pokojach, to też jest duże ułatwienie dla dzieci, nie muszą biegać po łazieneczkach, po takich różnych sanitariatach z kubeczkami. Tutaj też będzie zakup całkiem nowych mebli, a więc biurka, szafy i łóżka. W internacie mieszka blisko 150 uczniów. Dzięki przeprowadzonym remontom mogą teraz funkcjonować w lepszych warunkach i czuć się bezpieczniej. Myślę, że te remonty w internacie szczególnie zdecydowanie podniosły standard internatu w miarę XXI wieku, to się będzie naprawdę wszystkim podobało. Przede wszystkim bezpieczeństwo też podnieśliśmy, jest wykonana nowa elektryka, nowe zabezpieczenia, nowa peposzka w budynku, to też jest dla nas bardzo dużo, bo powiem w ten sposób, w tym roku obchodzimy 40-lecie. Jakiś taki większy nakład finansowy nigdy nie był przeznaczony na nasz internat. A powiem tak, no z racji wieku należało się już dla naszego internatu. Internat działający pod jurysdykcją Tarnobrzeskiej Budowlanki w ramach innego projektu zyskał także nową elewację. Prowadzone tu prace termomodernizacyjne powoli dobiegają końca.